Tego typu szkolenie wymaga przygotowania kondycyjnego. Najlepiej, jeżeli jest to zrobione dużo, dużo wcześniej. Jest to duży wysiłek, nie tylko fizyczny, ale także i umysłowy, ponieważ osoby, wykonując poszczególne elementy, muszą być bardzo skoncentrowane. Często dochodzi do zdarzeń, wypadków z udziałem paralotniarzy, którzy zawisają, lądując awaryjnie w koronach drzew. I jak poprowadzić sprawną i prawidłową ewakuację takiej osoby poszkodowanej, tego właśnie dzisiaj przez ostatnie, wcześniejsze dwa dni uczyliśmy się pod okiem fachowych instruktorów. Paralotniarze dzielą się na te osoby, które były na drzewach i będą na drzewach. Także jest to jakby nieuniknione w naszym sporcie, aczkolwiek można przygotować się do takich sytuacji. I my na naszych kursach, na kursach paralotniowych uświadamiamy naszych kursantów właśnie, że takie sytuacje mogą zaistnieć. No i uczymy, jak wylądować na drzewie, co zrobić, jakie są procedury, żeby nie zrobić sobie przy tym wszystkim krzywdy. Zaczęła się pogoda taka dosyć burzowa, podchodziłem do lądowania. W momencie wiatr mnie przytrzymał, no i po prostu nie miałem wyboru, musiałem lądować na drzewie. W momencie, kiedy już do drzewa dolatywałem, zahamowałem po prostu paralotnia do najmniejszej prędkości, no i wpadłem w te drzewa. Po prostu w tym momencie zacząłem się tam łapać jakieś gałęzi, wszystkie. W momencie, kiedy paralotnia już nie zatrzymała, bo to paralotnia się zawiesiła na tym drzewie, po prostu złapałem się gałęzi. W momencie, kiedy już sytuacja była w miarę stabilna, zbliżyłem się do pnia drzewa, no i przywiązałem się po prostu do niego tam rękami, no i kolega tutaj wezwał pomoc, która się zjawiła w postaci GoPro, no i w tym momencie po prostu wyszli do mnie, zabezpieczyli mnie dodatkowo, no i po prostu pomogli mi zejść z tego drzewa. Z drzewa, z kolejki możemy użyć takiego trójkąta ewakuacyjnego, odpowiednio założony za pomocą jednego karabinka zabezpieczamy osobę w takim trójkącie i nie wyślizgnie się nam. Jeśli jest to mniejsza osoba, za mniejsze kolucha i bezpiecznie możemy ją ewakuować z miejsca niebezpiecznego. Umiejętności techniczne powodują, że nie tak szybko się męczymy. Poza tym bardzo ważną rzeczą jest to, że to co robimy zaważa na naszym bezpieczeństwie. Musimy być czujni, jak się wpinamy, kiedy się wpinamy, jakie podejmujemy decyzje. Oczywiście tutaj wszystko odbywało się pod okiem fachowego instruktora, ale także ta osoba, która jest na górze, która bezpośrednio w tym momencie podejmuje decyzję, musi się skupić. I to także na pewno jest bardzo trudne. Jeśli ktoś wie, że jest sytuacja jakby nie do opanowania i będzie zmuszony do lądowania na drzewach, wtedy musi przygotować się do tego, jeśli jest czas, zahamować, czyli wytracić prędkość, no i złapać się możliwie szybko gałęzi, ewentualnie pnia drzewa, tak żeby nie spaść na ziemię. W momencie wylądowania na drzewach najważniejsze jest zachowanie spokoju. Odpowiednie odczekanie, powstrzymanie i adrenaliny, która w tym momencie w nas pulsuje, jest najważniejszym elementem. Te 10, 15, 20 minut do pełnej koncentracji człowieka, uciszenia, uspokojenia organizmu jest najważniejsze. Błędna ocena w takiej sytuacji może spowodować, że wysokość, na której wylądowaliśmy na drzewie 20 metrów, zdaje się być mniejsza nawet do 5-2 metrów i przy złym zachowaniu, niespokojnym zachowaniu naszym jest możliwe, że odpadniemy od tego drzewa. Paralotnia, która została zawieszona, zjedzie razem z nami na bezpośrednio na ziemię i powstają przeróżne wypadki, uszkodzenia ciała. Nad drzewami jest zawsze bezpiecznie latać, bo wiadomo, ziemia, otwarta ziemia, budynki, wszystko, to jest jakby nie było potencjalne zagrożenie dla każdego lotniarza czy tam paralotniarza. Dlatego samo latanie nad drzewami jest bezpieczne. Z racji tego, co powiedziałem wcześniej, po prostu no, jest to jakieś tam punkty zaczepienia, że nie lecimy bezpośrednio w tą ziemię. Czyli nawet w tym momencie i drzewa, i paralotnia, która się zahacza o te drzewa, w tym momencie no, ratują nam niejednokrotnie życie. Nie jest to przyjemne, jest to przeżycie. Są to emocje. Człowiek się zastanawia, czy kontynuować latanie po takich przypadkach, ale jak widać zawsze
ta chęć wzniesienia się w powietrze jest silniejsza od tego, co może się przydarzyć.